A ty wiesz, Krzychu, że Meksykanowi ten kanał zlikwidowali? Wiem. Z filmami. I nawet myśmy go podpuszczali, żeby on wrócił do ciebie. Żeby cię woził i żeby nagrywał z tobą filmy, bo niby, że pracy szuka, nie? Żeby cię przeprosił za wszystko i tak dalej. Wiesz, jak przyjedzie, to Paweł pierdolę. A jakby dobrze się zachował, albo, że tak powiem, odpokutował to, co tobie... Jak krzywdy, pieniądze tobie... zwróci, tak. A ile Krzysiek? On wie ile. Dużo? Sporo. To może by odpracował? Nie. Nie może odpracować? Nie. Ja nie chcę takimi chujami pracować. Jakby cię woził gdzieś Krzysiek na przykład. Jak ty potrzebujesz, żeby cię gdzieś zawiózł i on by cię woził wtedy. Ja nie potrzebuję chuja, żeby woził. Oj, to widzę, że wkurzony na niego jesteś jednak. Myślałem, że się pogodzicie jakoś. Nie. Nie pogodzicie się? Nie. W domu poczekasz, bo ja muszę pod ciężkiemu pójść. Dobrze, dobrze. No to lecę, dobra? No. A spa to byś się pogodził, Krzysiek? Nie. Też nie? Też nie. Meksykany i pa to dla mnie chuje. A Paweł z Warszawy? Też. A Krzysiek, to zaraz wyjdzie, że wszyscy. Wszyscy wyjdzie. Co? Nie. No a z kim byś się pogodził na przykład? Znasz taką osobę, co byś się z nią pogodził? Z kim? Co się pokłóciłeś, a byś się z nią pogodził, no? Z tobą. Za mną się jeszcze nie pokłóciłeś. A mówił, że tak. Z Jackiem się pokłóciłeś. A Jacka nie chcę znać. No to, a dzisiaj był przecież, nie? To znowu było kłótnia. A to jutro też będzie. A jutro poniedziałek. No i jutro pewnie będzie u was. Nie będzie? No, nie wiem. Może nie będzie, no ale jak coś trzeba będzie, to... Mówił, że jak prąd wyłączyli, to od razu dzwoniłeś, żeby przyjechał po... Nie, to nie ja. Wojtek dzwonił? Wojtek. Aha. Bo... przyjechał Wojtek. No. I ja mówię, prąd wyłączyli. No. On mówi, to jest do elektrowni. Ja mówię, daj 50 zł. Tak. Na taryfę. No. A żeby jechać do elektrowni, tak? Tak. No. Żeby ci ile płacić? No tak, za włączenie ponowne, no. Jasne. No ale to Jacek pomógł chyba coś tam, tak? Co? Z tym prądem. Jacek pomógł z tym prądem coś tam. No, zapłacił... A, bo Jacek zapłacił, no tak. Wojtek? 1100 zł chyba, tak? A, coś mi... Wojtek zapłacił wszystko. Wojtek zapłacił, no. A ten przyjechał, no. I krali. I na połowę od tego. Dla Wojtka pieniędzy. A to wczoraj? Wczoraj. No, tak. No. Nie wczoraj, tylko w piątek. W piątek. No, dobra. A tak, to bo mówię, że w piątek już prąd był włączony, to jasne. No. To co, w sumie Jacek lepszy od Meksyka jest, bo coś tam pomaga bardziej, czy płaci? No Krzyśku, tak czy nie, no? Chociaż ty też niezadowolony, bo pije, tak? Twoja Biedronka nieczynna. Bar jeszcze czynny chyba. Bar czynny, bo ludzie siedzą, no. już do mnie. Właśnie patrzę, że on to z wypożyczalni parka. Więc tak, czy nie tego, nie? Się nie czają. Dobra. Dobra. Otwieraj. Otwieraj. Odpinaj. No. Odpinaj. Dobra, chodź. Ty, to ja w samochodzie poczekam. Nie, chodź. Nawigację ustawię. Chodź, chodź. Bo zaraz...